Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Atomic Heart. No i w dzisiejszym materiale postaram się zdobyć jeszcze ostatni koral tak zwany, czyli charakterystyczny robot, który nam pozostał. I jednak mi pokazuje z tamtej strony się okazuje, więc nie na ten największy hangar lotniczy, tylko na wcześniejsze regiony z kolei, więc ciekawa sprawa. Może coś mi jednak pominęło, zobaczmy o co chodzi. Te tereny już wcześniej w sumie dosłownie szczegółowo sprawdzałem, ten z kolei, kolejne roboty. Zaraz, co one są takie szybkie. Nawet nie wyszedł i od razu mnie atakuje. Praktycznie za każdym razem, jak przechodzę przez ten korytarz, to od razu potwory kolejne wychodzą. Mało przyjemna sprawa. Dobra, czy jednak tędy musimy się dostać? Pod V? Okej, czyli dałoby radę zhakować, jasna sprawa. Dobra, i rzeczywiście w tym terenie mi jeszcze nie było. Przy okazji mamy alionkę na trudniejsze regiony, jeżeli byłaby jakaś walka z bossem. Jeszcze czasami jakaś telewizja gra, jak sobie widzicie. I kolejni przeciwnicy. Ten z kolei jest neutralnie nastawiony, chyba że wejdzie mu się jakoś w drogę. I nic się nie dzieje? Pamiętam, z nim kiedyś walczyłem, ale teraz akurat jest pasywny. Dobra, mamy save'a. Na wszelki wypadek się zasejwujmy i ruszamy na dalsze tereny. Tędy? El, to ty? Kurde, nic już nie ma. Nie wystarczyło ci? Nie potrzebuję więcej, ale zapytam z ciekawości. Czego nie wystarczyło? Czego nie wystarczyło? No, kapsuł dopaminowy. Brakło ci? Już mówiłem, że nie załatwię kolejnej. Ale kolektyw wystartował. Sprawdź sobie w sieci, gdzie je dostać. Eksperyment, dobra, pierwszy. Eksperyment się nie udał, dlatego ich zabrakło. Jaki eksperyment? Urządzenie działa? Nie rozumiem. Udało ci się wyjść do niego, czy nie? Znalazłeś swojego wuja. Ale sam idiota. Wygadałem się. Wszystko przez ciebie, ty krasomówco. Wstydź się. Nic nie powiedziałem. Weź, spadaj. Dobra, zobaczmy, jak się jeszcze sprawa prezentuje. Tędy. Może jakaś amunicja w ramach pewności leczeń już nie potrzebuję. Mam chyba kilkanaście dosłownie. No ale tutaj amunicja. To będzie akurat przydatne właśnie do tej broni plazmowej. No i co, chyba tędy. Kolejna zagadka, w sumie. Jak mamy te zagadki, to zawsze są tego samego rodzaju, się okazuje. Czyli, że trzeba kliknąć w odpowiednim momencie. Tak to wygląda w DLC. W podstawowej wersji było wiele więcej jeszcze łamigłówek. Ale nie tym razem. Okej, mamy jakąś wielką komorę, coś się obraca. To jest właśnie główna fabuła. No tak. Co my mamy? Nie wiem, mamy się czegoś spodziewać negatywnego, wyżej mamy lodówkę. To. Widziałem to kilka razy, kiedy śledziłem Pietrowa. Tylko ja to widzę. Nawet Charles nie wiedział, co to jest. Łza, kochany? Widzisz ją? Nie, ale czuję, kiedy jest w pobliżu. Bije od niej coś bardzo ważnego, a jednocześnie upiornego. Nie rozumiem ani nie pamiętam. Mogę jeszcze coś zrobić? Z tą łzą nie ma opcji. Ja po prostu się wyżej muszę dostać chyba. Tak to właśnie pokazuje. Na samym początku dodatku jeszcze mieliśmy tą łzę. Ogromną. Kurde, szykuje się jakaś walka z bossem, patrzcie na to. Jaka wielka arena, o co w ogóle chodzi? Mogę się nawet ulepszyć w takiej nietypowej lokacji. Dziwne. Dobra, chodźmy dalej.
Czyli wychodzimy? To o to tutaj chodzi twórcom? No rzeczywiście. Jeszcze raz. Co w ogóle zrobiłem? A, wbiłem do windy, potem wyszedłem i chyba pojechała beze mnie. Come on, ej, co jest? Coś się zacina z tą windą, niestety. Odejdźmy na chwilę. Gdzie my jesteśmy? No będzie jakaś większa łamigłówka. To z pewnością. Dobra, dobra, to teraz już wejść zwyczajnie. Wspaniała sprawa, więc ruszamy piętro wyżej. Nora, czym jest ta cała łza? To dziecko macierzy, skarbie. Duch stworzony przez kogoś wyjątkowo potężnego. Nie wiem przez kogo, ale czuję, że łza szuka czegoś, co odrzuciłeś. Ja? Niczego, cholera jasna, nie odrzucałem. Nigdy niczego nawet nie miałem. Chwila, cholera, pierścienie, interfejsy beta. Cała jednostka ich szukała, a Charles mnie przekonał, żeby je wyrzucić. Powiedział, że tylko będą sprawiały problemy. Kto wie, kotku? Jesteś żołnierzem, więc rozumiesz, że to nie broń zabija ludzi. Tylko ci, którzy jej używają. Dlatego wyrzuciłem te interfejsy. Czy raczej dlatego uwierzyłem Charlesowi. Zapomnij o tych bzdurach, mój drogi. Teraz jesteśmy razem na zawsze, a nad przeszłością nie warto się rozwodzić. Wróć szybko ze spaceru. Ukochany, czekam z niecierpliwością. Dobra, w takim razie mamy o wiele bardziej otwarte regiony. Patrzcie na to, jeszcze kilku przeciwników od razu. Mamy po lewej stronie, jasna sprawa. I tam akurat jest misja główna. W takim razie pójdziemy w przeciwnym kierunku, może jeszcze jakieś materiały zbiorę, cokolwiek. Prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie jestem, czy wcześniej byłem na jakichś poprzednich, pobocznych terenach. Nie wydaje mi się. Mamy dwie misje, chwilę, moment. Jedna mi pokazuje wcześniej, druga tam. Bojacie. Mówiliście coś? To piękny budynek. Jestem przy pomniku Mendelejewa. Ach, w rzeczy samej. Chemia jest wspaniała. Pomyślcie tylko. Wszystko, nawet najmniejszy element kosmosu, składa się z pierwiastków. Niektóre z nich musimy dopiero odkryć, by w pełni rozwikłać tajemnicę świata. Będę modlił za zachowanie tych pozwól. Prawdziwie A, kurde. Arena się trochę zmniejszyła, niestety. A się łączą w coraz większe konstrukcje. Ale dwa co żyje, come on. Dobijamy. Kto to jeszcze bije? Jakiś laser. Ktoś postawił. Bez przerwy mi jakiś atakuje spoza areny. Chwila, moment, co to ma w ogóle oznaczyć? To jest niesprawiedliwe. Wszyscy? To był ostatni koral. Wszystko przygotowane na rekombinację. Spełniłem obietnicę. Obiecałem ci naszyjnik, który dostałaś. Dobra, materiały w takim razie pozbierane. Widzę, że mamy jeszcze jakąś o wiele większą arenę. Nie wiem, czy to nie będzie jakaś walka z bossem, szczerze mówiąc. Czy to jest po prostu sposób, żeby odlecieć jakoś dalej. Właśnie nie jestem pewien, chyba nie o to chodzi twórcom w obecnej chwili. Może jakoś w przyszłości, jeżeli zrobimy większe postępy. Na razie wolę nie testować.
Pójdźmy może jednak z główną historią przede wszystkim. Poboczne już są windy zamknięte, czyli to jest jedyna opcja. Wchodzimy i dostań się do klepki. Oszukałeś mnie. Obiecałeś, że nie narzucisz mi swojej woli. Zmieniłem zdanie. Twój sposób życia rani innych. I co z tego? Dlaczego mieliby mnie obchodzić inni? Czemu mam ich słuchać, kiedy mam własną, wolną wolę? A dlaczego ktoś powinien cierpieć? Bo twoja wolna wola jest wadliwa? Wadliwa? Kto tak twierdzi? Ty? Naprawię cię. No i tyle chyba z ulepszeń w lodówkach. Lodówka się na mnie obraziła, co teraz? Będziemy mieli walkę z bossem? Myślę, że to będzie final boss w postaci Nory. Ale nie wiem, niestety. Dobra, proszę bardzo, a jak tam lodówki? Dalej mogę korzystać? Kochanie, ale wiedz, że posiadam informacje o twojej żonie. Dostęp po rekonfiguracji zostaną. Ale cóż, mogę wykombinować. Więcej amunicji, na nic mi nie stać, niestety. No trudno. Łzesz jak pies! Skąd miałabyś to wiedzieć? Jestem osobą. Oczywiście, że mogłabym kłamać, ale dowiedziałam się tego dzięki łzie. Ale ciebie to nie obchodzi, ty zblazowany sukinsynu. Dalej, usuń moją osobowość. Jasne, w porządku. Mów, co wiesz. Żebyś mógł mnie potem usunąć? Nie, kotku, nie ufam ci. To sobie nie ufaj. Jak temu zaradzimy? Całkowicie wyłącz latające laboratorium. Schemat rekombinacji nie zadziała bez niego. A ja stworzę schemat od nowa tak, by nikt go nie poznał. Jak wyłączyć orba? Musisz natychmiast wyłączyć generatory. No wymyśl coś, kochanie. W końcu jesteś taki bystry. To przez nie nie mogę całkowicie zablokować sygnałów kontrolnych tego starego nudziarza. Odetnij zasilanie generatorów przez całkowite wyłączenie energii, a laboratorium zostanie wyłączone. Potem powiem ci wszystko, co wiem. Zgoda. Więc jeżeli chodzi o tą łamigłówkę, nie mogę niestety więcej wykonać. Kule są zablokowane. Również mamy błąd. No są jakieś rzeczywiście rebusy. Trzeba będzie jakoś odpowiednio kulę ustawić, ale to dopiero później. Misja pokazuje jednak, że mam windą się poruszyć i dostać się do laboratorium profesora Lebediewa. Czyli tam, gdzie w sumie rozpoczynaliśmy całą przygodę. Ale jak to zrobić? Może za pomocą helikoptera? Który był tam widoczny wcześniej na placu. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Jedziemy w tą i z powrotem. Fajnie jednak wyglądają tekstury, patrz tylko na to. Można popodziwiać grafikę. Winda dosyć podobna jak w portalu, pamiętam. Okrągła. Nie byłem w sumie w podobnej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak, i dopiero teraz mam za pomocą koptera pojechać. Lepiej wykonywać te cele, co są zaznaczone właśnie. O, co się stało? Czemu tak łazisz w kółko, nie czajem? Dostałeś jedzenie? A, no tak. Kolejnego pana. Uspokój się, babciu, nie mam na ciebie teraz czasu. Niedługo dostanę informacje o Kati. Czegoś na pewno się dowiem. Teraz automat renowacyjny będzie cię wolił za nas. Co ona może wiedzieć o mojej kamicy? Zobaczymy. Idiotów się wykorzystuje, a nie informuje. Zeczenow zabił moją Katię. Uratował cię. Wystarczy, nie mam na to czasu. W takim razie ruszamy, proszę bardzo. Wybierz cel? Nie mam żadnego celu. Park Wolności, hangar kompleksu Mendelejew. Chwila, moment, czy to jest szybka podróż?
Właśnie teraz nie jestem już pewien. Chyba hangar kompleksu Mendeleje. Nie, zaraz. To jestem teraz w nim przypadkiem? Dobra, już nie jestem pewien. Dobra, weźmy jedynkę. Lecę, bo chcę. Lecę, bo... No nie, to nie w tą stronę. Trzeba było park wolności wybrać. A to tak, dobra, teraz już rozumiem. Jesteśmy w hangarze rzeczywiście. To ma sens. Trochę zawalona sprawa. Dobra, to jeszcze raz skorzystać? O, dziękuję serdecznie. W takim razie wybieram park wolności. Tak, hangar to rzeczywiście było. To ta największa sala. Dopiero w przyszłości będziemy mieli jakieś misje w tej lokacji zapewne. No rzeczywiście tam przy parku była baza bohatera Lebediewa. Ja myślałem, że to będzie bardziej w głębi parku, w innej lokacji, ale jednak nie. A to jesteśmy akurat blisko. Możliwość szybkiej podróży, mam nadzieję, że pozostanie jeszcze, żeby się szybciej przedostać. A tędy? Co jest? Na czym to polega? Co robicie, Sergeju? Wyłączacie laboratorium! Wiem. Ale dlaczego? Bo mam już dość tego, że wszyscy kłamią mi w żywe oczy i do tego mnie wykorzystują. Nie rozumiem, o co wam chodzi, Petrzy. Dlaczego myślicie, że was okłamuje? Ekaterina Niczajewa. Nie umarła w Bułgarii, prawda? Kto wam to powiedział? Agentka Blesna zginęła, wykonując swoje obowiązki. Zapobiegła terrorystycznemu atakowi nuklearnemu. Nie można jej było uratować. A wy... przeżyliście tylko dzięki modułowi Woschod. O, ależ oczywiście. A Charles wrzucił mnie w limbo, żeby używać mojego ciała do zabijania ludzi, kiedy chciał. Seczenow kategorycznie sprzeciwiał się wykorzystaniu modułu Woschod. Ale to dzięki technologii żyjecie i nie oszaleliście. Spójrzcie na to inaczej. Może tylko wy możecie wchodzić do limbo. I może tylko wy możecie powracać bez konsekwencji. I zapominać swoją przeszłość kawałek po kawałku. Odzyskuje wspomnienia, zaczynając od Blesny. Nora mówi prawdę. Nie wie wszystkiego. Nora wami manipuluje. Jak i wy wszyscy. Aż straciłem rachubę. Byłem z wami szczery. I nie zgadzam się na te oszczerstwa. Jeśli macie pytania do doktora Seczenowa, to go zapytajcie. Nie ma go tu. Spróbuję was połączyć z doktorem Seczenowem poprzez nadajnik awaryjny. Przejdźcie do terminala komunikacyjnego. Dobra, czyli tędy. Jeżeli chodzi o takie oto wajchy, to nie mam pojęcia, co chodzi do tej pory. Rozmowę, zobaczmy. Halo? P3, mój drogi, co tam się dzieje? Za dużo by wyjaśniać, a to niewłaściwe pytanie. Co się stało Kati? Ona nie żyje. Ale uratowałem jej mózg. Jego kawałki. Co? Ciało Blesny zostało zabalsamowane w neuropolimerze. Jej świadomość przeniesiono na nośnik danych przechowujących wszystko, co sprawiało, że Katia była Katią. Skwary, Chariton mówił prawdę. To twoje bliźniaczki. Obawiam się, że to nie takie proste. Pewnego dnia opracujemy technologię, która wskrzesi Ekaterinę dzięki bliźniaczkom. Dlaczego nie wcześniej? Obecnie twojej żony nie da się przywrócić do życia. Ale jej nie pamiętasz. Po co się zadręczać bezsensowną nadzieją? Chcę sobie wszystko przypomnieć. To fizycznie niemożliwe, Sergiju. Ta część twojego mózgu została zniszczona. Mogę najwyżej dać ci raporty dotyczące życia rodziny Nieczajew. Nie odzyskasz pamięci, ale możliwe, że zakłóci to stabilność modułu Woschod.
Choć nie powiedziałem ci wszystkiego, mój drogi, nigdy cię nie okłamywałem. Chcę tych raportów i przepustki. Zasłużyłem. Bardzo dobrze. Ostrzegłem cię, ale decyzja należy do ciebie. Będziesz miał tyle czasu, ile potrzebujesz. Porozmawiamy później, doktorze Sechenov. Taką mamy umowę. No dobrze, profesorze, wróćmy do Nory. Obiecałem jej, że wyłączę wasze laboratorium. Jeśli nabierze podejrzeń, że ją oszukałem... Zmieni schemat rekombinacji. Odetnę zasilanie, to ją przekona. Pośpieszcie się, Siergieju. Już lecę. Zrobiłeś kolejną kopię wyrzutku? Jesteś tym mistrzem. Nie jest kobietą, tylko maszyną, babo. Kogo to obchodzi? Kochała cię ci załgona. No, zdradziłeś Kiniko, tak jak w gabie. Odwal się, babciu! Pewnego dnia rozerwę cię na strzępy. Zgnijesz w płytkim grobie, szczurze. Dobra, tyle miała mi do powiedzenia. W takim razie wyruszamy, ale w którą stronę? Dostań się do klepki Nory, czy i... Na początek, chyba. Zaraz. A to mi automatycznie już wybrało pomnik Mendelejewa. No tam właśnie trzeba było się dostać. Czyli gdzie rozpoczynaliśmy. Potem windą i jesteśmy na miejscu. No to już mniej więcej widzę, jakie jest ułożenie terenu. Fajna sprawa, w sumie bez żadnych ładowań. Może w trakcie... Jak się windą jeździ, to wtedy jest jakieś ładowanie. Ale w sumie nie widać. Więc dobrze to zostało zrealizowane. Coś się zmieniło w międzyczasie. Nie wiem, nie widzę żadnych nowości. Tylko zniszczone roboty i tyle. Więc proszę bardzo, wracamy. Będziemy mieli trochę dłuższą chyba łamigłówkę z tego, co było widać wcześniej z kulami, które wcześniej zbierałem. Mam pytanie, jak jeszcze ustawić odpowiednio. Mieliśmy jakieś wzory, schematy. Zobaczymy. Po raz kolejny przyjemna muzyka. Prosto z windy. Jest taki gatunek muzyczny chyba nawet. Muzyka do windy. Elevator, coś tam. Sounds, music, nie pamiętam. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Dobra, proszę bardzo, mamy już jakąś energię zaznaczoną i jesteśmy. Dobra, stwórz nowy schemat rekombinacji. Czyli mógłbym już zbierać rzeczywiście. Jakoś to trzeba było odpowiednio ustawiać. Coś, że? Na czerwono zaznaczony niestety. Dlaczego tak? Moment. Nie do końca jeszcze rozumiem. Znaczy, to już jest jasna sprawa. Mamy właśnie strzałkę do przodu. To jest super, właśnie widoczne, prosto. Ale to, co się po prawej stronie dzieje, to nie mam pojęcia. A, dobra, dobra, już wiem. Czyli piątka to jest punkt startowy. Potem musimy czerwoną dwójką przejść, czyli w bok. Dobra, już mam pojęcie. Już jest łatwe dosyć. Czyli tędy. Teraz z kolei... trójkę zieloną bierzemy. Tak. To za chwilę zobaczymy. Nie wiem, gdzie to schować. Szóstka. Zaraz. O co w ogóle chodzi z tymi numerkami? Te numerki chyba nie mają znaczenia. No to jeszcze rozumiem. A, zawsze kolor odpowiada numerkowi, czyli dwa mamy właśnie. To może dla osób niewidzących, znaczy niewidzących, które nie rozpoznają barw.
Czyli teraz niebieskie potrzebuje i to będzie po raz kolejny w bok. Tędy. Po raz kolejny niebieski. Teraz potrójnego szukamy, czyli do tyłu idziemy. Poczynając od niebieskiego. W tą stronę. Teraz z kolei czerwony. Po raz kolejny do tyłu. Będzie trochę dłuższa migówka, ale zaraz dam radę. Jeszcze brązowy. To będzie w bok. To jest ten? Jasna sprawa. Poczwórny. W tamten bok z kolei. Idący dalej. Poczynając od niebieskiego po raz kolejny. Tędy? Tak. Jak to z kolei dalej idzie? Potrzebuję zielonej trójki. A, są nawet numerki, nie zwróciłem uwagi. Nie pozostawisz mi wyboru. Wolność osobista jest cenniejsza niż fałszywa miłość. Skwary! Wir pulsacyjny! O kurde, co jest? Mamy siostry? W mojej obronie? Wszystko w porządku, mój drogi. Dlaczego poszedłeś tam sam? Mogłeś zaczekać na pomoc. Nie chciałem marnować czasu. Wykonaj rekombinację, mój drogi. Bliźniaczki zajmą się neutralizacją wiru falowego Nory. Nie będą mogły ci pomóc. Ale to oznacza, że ona nie będzie mogła cię powstrzymać. Tak jest, towarzyszu Sechenov. Dobra, mogę dalej w takim razie wykonywać misję rzeczywiście, gdzie ja zakończyłem, na zielonym. Brązowy jest teraz potrzebny, żeby się wycofać, tak jest. Czerwony. Jeszcze najdłuższe. W którą to będzie stronę na wprost. Poczynając od brązowego. Zielony w bok. To jest białe. Chyba ten. Niebieski. Moment z tej strony. I ostatni. Czerwony. A mam jeszcze jakieś czarne. Tędy. Czego jeszcze brakuje? A, dobra, na środku czarny. Dobra, jasna sprawa. Tyle? Skwary, coś jest nie tak. Zapłacisz za tę zdradę. Zabiję cię. Nora zrekonfigurowała schemat rekombinacji. Nie złożyliście go tak, jak trzeba. Nie miała czasu zaszyfrować kolejnego schematu. Widzę nową sekwencję. Właśnie ją wam wysyłam. Odbudujcie schemat. Nie ma szans. Dobra, czyli w sumie szykuje się bardzo podobna walka jak wcześniej. Teraz przeciwnik jest zaznaczony na czerwony kolor. Może będzie miał jakieś inne umiejętności, zobaczymy. No tak, czyli skupiamy się na jednym ramieniu. Czasami ciężko poznać, które jest które. Się jednak często porusza. Jeszcze jakieś fale uderzeniowe. Przodujmy.
chwila moment, trzeba ogarnąć sytuację. No, ale niestety amunicja mi się skończyła, to jest mało przyjemna sprawa. Mogę sobie jednak więcej wykupić, jeszcze ktoś żyje? I znowu za pomocą shotguna. Ale mnie uderzył, kurde. Bokiem dosłownie. No nie, te lasery. To boli. No nie, gdzie on ma rękę? Ramię. Jeszcze żyjemy? Wspaniale, na farcie. Barierę mi zniszczył. Ale ledwo co żyje, come on. Druga faza załatwiona. A, nie mam amunicji, najgorzej. Teraz muszę z pistoletu to robić. Pytanie, czy to będzie ostatnia faza, czy jednak nie. Ja nie mogę, no nie, to boli. To wszyscy? Twoja indywidualność. Inni przez nią cierpią. Gdybym tylko mogła być dumną singielką, której nie interesują mężczyźni. Aha, no tak. Mądry robot po szkodzie. Nie złość się. Ludzie też tak mają.
Ponownie stwórz schemat. Zaraz, ale coś nie pasuje? A, bo niektóre heakule zostały wywalone. Chwila, moment. Na czym to polega? Ciężko powiedzieć. Tak, teraz jest zupełnie inny. Dobra, to może jednak trochę zająć, niestety. Zostało wszystko totalnie zamienione, niestety. Więc od początku. Te kule czerwone są teraz najczęstsze, jak sami widzicie. Co jest tą? A to już jest w odpowiednim miejscu niby. Ta również. Niech będzie. Czyli co robimy? Od czerwonego rozpoczynamy. Tędy. Zielone. Dobra, tak. Niebieski. Teraz do potrójnego. Znowu niebieski do tyłu. A, już jest, dobra, wstawiony, nie zwróciłem uwagi. Czerwony. Ale w którą stronę? Tak. Brązowe. To jest chyba ten. Zaraz, jak to teraz będzie? O. Wszystko widzę. Dobra, to jeszcze przy okazji... Nie ma opcji, żeby się ulepszyć. Ja się boję, że znowu mi boss wyskoczy taki sam, to by było mało przyjemne, naprawdę. Dobra, co ja teraz robię? A teraz poczwórny niebieski. Zielony. Nie, to chyba... Niektóre są podobne w sumie. Kształty. Nie jestem pewien, czy wszystkie takie same. Chyba się niektóre zmieniły. Brązowe. Czerwony już jest wstawiony, dobra. Czyli brązowy teraz na wprost. Zielone. Białe, dobra. Niebieski. Gdzie mamy niebieski? Nie, że gdzie to było, tędy? I ostatni jest czerwony. No i teraz się obawiam, czy przypadkiem nie będzie kolejnej walki z bossem, bo tych czerwonych kul jest jednak całkiem sporo. No chyba działa. Czy coś mi jeszcze zabrakło? Co jest nie tak? Podwójne? No jest. Potrójny do tyłu jest. Jest poczwórny. Mam wszystkie. Dziękuję, towarzyszu majorze. Błędy w moich algorytmach kontrolnych zostały wyeliminowane. Urządzenie Nora rozpoczyna realizację celów. Przywracanie porządku w kompleksie Mendelejew. Usuwanie blokady kompleksu. Przywrócono łączność ze światem zewnętrznym. Rozpoczęto integrację ze zjednoczoną siecią. Wspaniała robota, chłopcze. Wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz. Cały kolektyw jest ci dozgonnie wdzięczny. Cieszę się, że wszystko jest w porządku. Obiecaliście mi przepustkę na czas nieokreślony, doktorze Sechenov. Oczywiście, chłopcze. Zasługujesz na odpoczynek. Miłego relaksu, majorze. Dziękuję, towarzyszu Sechenov. Kamar czeka na was w hangarze, towarzyszu majorze. Oto kod startowy.
Miłej zabawy. Masz piękny warkocz, Katiu. Przepraszam, towarzyszu majorze. O czym pan mówi? Dzięki za kod. Podchodzicie, towarzyszu majorze? Mogę otworzyć drogę prosto do hangaru. Otwieraj. Bezpiecznej podróży, towarzyszu majorze. Mam tylko nadzieję, że będzie bezpieczna. Bądź grzeczna. Na rozkaz. A mój panie... Tego hangaru tak super szczegółowo nie sprawdzałem niestety, nie wiem czy coś mnie nie ominęło przypadkiem. Dobra, czyli to było na tyle. Myślę, że jeszcze jakieś napisy końcowe, albo że dłuższa będzie ta cutscenka kończąca, ale jednak nic większego już nie było. Takie tajemnicze zakończenie DLC, muszę przyznać. Dobra, czyli co? Całość została wykonana. To była walka z ostatnim bossem, z tego co rozumiem. Przerażający koral, ulepszony. Na czerwono zaznaczony tym razem. Więc... Będą jeszcze trzy inne DLC, ale nie wiadomo kiedy wyjdą, jakoś w przyszłości o wiele. Pewnie za jakieś, nie wiem, kilka miesięcy, trzy miesiące, cztery miesiące, tak bym obstawiał. Bo to wyszło około pół roku. Coś około pół roku od premiery podstawki. Więc zobaczymy jak będą jeszcze, jak będzie wyglądała kontynuacja historii. No będę wszystkie pewnie nagrywał. W każdym razie, może jeszcze takie podsumowanie. Myślę, że podstawka była jednak bardziej dopracowana. W DLC można było znaleźć trochę liczniejsze błędy różnego rodzaju. Miałem jakieś tam teleportacje dziwne. Jakieś tam czasami błędy z tą gęsią, też nie wiadomo co tam dalej było. Też sprawa niewyjaśniona, chyba że dałoby radę bardziej szczegółowo jeszcze zwiedzić ten kompleks. Coś bym sprawdził. Nie wiem. Też poziom trudności był dosłownie zwariowany. W sumie tak samo jak przy podstawce grałem na normalnym poziomie trudności, to w podstawce nie miałem w sumie problemów z rozgrywką, a tutaj... Tutaj pierwsza walka, jaką w ogóle mieliśmy, była trudniejsza niż walka z ostatnim bossem w podstawce. Więc naprawdę się poziom trudności tak podwyższył, że niesamowita sprawa. No zobaczymy jak to będzie w kolejnych DLC jeszcze. Dobra, w każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o pierwsze DLC. Jeżeli interesuje was kontynuacja w przyszłości, jak to będzie wyglądało, albo jakieś inne serie, no to polecam zostawić jajka suba dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.